Maryla Rodowicz musiała pilnie przerwać koncert. Pokazała, jak zachowała się publiczność. Do zaskakującej sytuacji doszło podczas jednego z koncertów Maryli Rodowicz. Zadecydowano, że należy przerwać występ artystki, która tego dnia uświetniała tegoroczne Mokotonalia. Dlaczego powzięto taką decyzję? Powód był bardzo poważny. Maryla Rodowicz cały czas jest aktywna muzycznie. Maryla Rodowicz uchodzi za jedną z największych i najpopularniejszych polskich gwiazd. Na scenie występuje już od dziesiątek lat, nieustannie nie tracąc na swojej popularności. W tym czasie stworzyła znaczną ilość przebojów, które, pomimo upływu czasu, wciąż cieszą słuchaczy. Choć wokalistka jest już w kwiecie wieku, nadal nie zamierza rezygnować z estradowej działalności. Angażuje się w nowe projekty i koncertuje, jednak jej niedawny występ musiał zostać niespodziewanie przerwany. Koncert Maryli Rodowicz został przerwany. Maryla Rodowicz, choć ma już 78 lat, nadal z chęcią występuje na scenie, a na jej koncerty przychodzą tłumy fanów. Tak było również podczas minionej soboty, gdy wzięła udział w studenckich Mokotonaliach odbywających się w Warszawie. Niestety wówczas udało się jej zaśpiewać jedynie 4 piosenki, gdy organizatorzy podjęli decyzję o przerwaniu występu. Przyczyniły się do tego niesprzyjające warunki pogodowe. Z uwagi na warunki pogodowe podjęliśmy decyzję o zakończeniu imprezy masowej. Wasze bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, przekazali organizatorzy imprezy. Maryla Rodowicz zabrała głos w sprawie przerwanego koncertu. Maryla Rodowicz jest aktywna w social mediach, gdzie z powodzeniem utrzymuje kontakt ze swoimi fanami. Z chęcią zamieszcza tam materiały, a także dzieli się swoimi przemyśleniami. Tym razem artystka zdecydowała się odnieść do koncertu, który został przerwany z powodu niesprzyjającej pogody. Na jej instagramowym koncie pojawiło się nagranie, na którym widać licznie zgromadzoną publikę, która skryła się przed deszczem. Zła pogoda nie popsuła im jednak dobrego humoru i imprezowego nastroju, przez co sami zorganizowali sobie zabawę. Na filmie zamieszczonym przez Marylę Rodowicz można dostrzec, że jej fani tańczą w rytm odśpiewanej tłumnie Małgośki. Burza z piorunami przerwała mi koncert na Juvenaliach Mokotonalia, ale tak śpiewała moja publiczność w metrze Wilanowska, pochwaliła się wokalistka.